Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku, dlatego że ostatnio były dwa eventy twierdzy, tak naprawdę prawie jeden po drugim, no i dużo tutaj gemików zostało wymienionych, czy to u nas, czy to u naszych pachołków, czy też w ogóle ubrani zostali w pomarańczowe gemy, te nasze pachoły, dlatego że, no jak sami widzicie, tutaj jeszcze Barbarowi dwóch brakuje, ale generalnie już są praktycznie w same pomarańczowe poubierani, Kunegunda również te gemiki ma niezłe, nie ma tutaj jakichś wybitnych, dlatego, że głównie się skupiliśmy oczywiście na sobie i nasza postać ma już tutaj gemiki, które no już nawet co niektóre podbijają prawie pod 1500, to jak widzicie w broni mamy 1471, więc wydaje mi się, że może faktycznie coś będziemy w stanie w tych lochach ruszyć i coś tam pokonamy, zobaczymy jak to wyjdzie. Pytaliście mnie również o berserka, z tego berserka również będzie odcinek, bo generalnie na każdej klasie naszej postaci, którą gramy, sytuacja miała miejsce podobna, dlatego, że właśnie tych gemików pomarańczowych trochę nakopaliśmy przez te dwa weekendy. Troszkę pozmienialiśmy naszym pachołkom i może to coś tam da faktycznie w tych lochach. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym Was zaprosić na stronę eneba.com, która obecnie co tydzień ma nowe gierki oraz karty podarunkowe na wyprzedażach. Jak widzicie, są tu naprawdę ciekawe tytuły w dość niskich cenach, niektóre już nawet wyprzedane. No i rejestrując się z mojego linka z opisu tego filmu, możecie dostać 1 euro na start, czyli około 4,50. Dodatkowo używając kodu NEUTRAL dostajecie 3% zniżki. Mogę Wam w sumie zaprezentować, jak to działa. Myślę, że to jest dość fajny pakiet startowy, żeby zakupić sobie właśnie czy to jakąś gierkę, czy kartę podarunkową. Jak widzicie, tutaj klikamy sobie kup teraz, pytają nas, czy mamy kodzik rabatowy, wpisujemy neutral, klikamy zastosuj, no i cena została obniżona o właśnie te 3%, więc wydaje mi się, że naprawdę warto. Ale dobra, tak naprawdę nie ma co przedłużać na wstępie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, teraz zjeżdżacie, zostawiacie tego kciuka, będzie mi bardzo miło, no i tam jakiś komentarz możecie zarzucić, jak tam u Was generalnie idzie na Waszych postaciach i tak dalej, chętnie to sobie poczytam. No i jeszcze oczywiście Discord i Twitch, linki są w przypiętym komentarzu i opisie, zapraszam serdecznie. I okej, chyba możemy powolutku zaczynać, tu jeszcze sprawdzę, czy mi się wszystko nagrywa, ale widzę, że wszystko jest git, no to możemy tak naprawdę lecieć. Zanim wejdziemy do tych lochów, bo dzisiaj będzie odcinek stricte z tego, no to jeszcze sprawdzimy, czy wszystko jest ulepszone, wszystko jest zaczarowane i tak dalej, standardowo jak to ma zawsze miejsce po jakichś tam wymianach ekwipunku i tak dalej. Tu widzę, że runki są wszystkie git i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi o ulepszenia, to powinno być wszystko razy dwa. Zaczarowane widzę, że również jest. Kunegunda jak najbardziej poprawna, jeżeli o to chodzi. Tutaj mamy Magusia, który również jest poprawny, jeżeli o to chodzi. No i Barbara, który chyba też ma wszystko razy dwa. No i chyba też jakoś to wyjdzie, nie? Mniej więcej. No i zobaczymy. No niewiele nam brakuje do kolejnego levela. Jak wiecie, ja tutaj już idę w Goldzika od bardzo dawno, od 420 poziomu, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Że każdy level nam tutaj generalnie mówiąc pomaga. No i okej, zanim jednak przejdziemy do tego wszystkiego, to tak, zakręcimy sobie kółkiem, tylko tu widzę, że mamy niestety tylko i wyłącznie jedno miejsce. Najwyżej coś tam sprzedamy, no bo jak wiemy, ostatnio był weekend epicki, gdzie ja tak naprawdę w całym tutaj, cały swój plecak zawaliłem epikami, żeby one były po prostu do kibelka, więc to sobie zrobimy. Awkę już dzisiaj kliknąłem, żeby było po prostu z głowy. Dobra, to mamy na tyle, jeżeli o to chodzi. I teraz tak, jeszcze możemy sobie tutaj odebrać wehikuł i zrobimy arenkę i chyba będzie wszystko git. Misję dnia mamy jaką? Pokonaj gracza w walce pupili, to tam później zrobimy. No i okej, możemy tutaj 10 ataków po tego expa zrobić, żeby to już również było mniej więcej z głowy. No i sobie polecimy do tych lochów. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że jakoś sensownie, jeżeli chodzi o te lochy, no bo jednak wiadomo, na tym wojowniku nie idzie to wcale tak dobrze. Odnośnie berserka, tak jak mówiłem, pytaliście również o niego i tak dalej, będzie on na dniach, nie wiem, czy po prostu nie poczekać na tym berserku, aż tam dobije równe 100 tysięcy siły, bo już naprawdę niewiele mi brakuje i może dopiero wtedy nagram odcinek, ale jeżeli nie, jeżeli tutaj normalnie sobie to nagramy, no to pewnie jakoś tam na dniach i generalnie inne klasy postaci również powinny być, może ostatnio chyba takie, powiedzmy, sprawdzenie lochów na każdej klasie postaci było no dość dawno temu, nie? Bo to jednak chyba po legendarnym lochu sobie sprawdzaliśmy, jak to tam pójdzie. No i ostatnio była przerwa, zobaczcie, tu przegraliśmy. Ostatnio była przerwa, więc może teraz coś tam jeszcze zrobimy. Spadliśmy na czwarte miejsce. Ja tutaj bym chciał wejść sobie na trzecie, bo tak generalnie, obiektywnie rzecz biorąc, na tym wojowniku jesteśmy na trzecim miejscu. Tu już chyba wszystko się zaktualizowało dokładnie, no bo tutaj In Your Face no, jest zdecydowanie mocniejszy. No i jeżeli chodzi tutaj o naszego kolegę Pikachu, no to również te gemiki jeszcze mu dają przewagę, ale to nie jest tam jakoś dużo. Tu widzimy, że niektóre ma to podobne, no ale niestety te 1500 plus na pewno tą przewagę mu dają. No i on bardziej tu w siłę poszedł.
W sumie generalnie takie jak na ten serwer, takie pójście właśnie w siłę jest jak najbardziej okej, dlatego że no jak widzicie w topce tutaj mamy berserków, paladynów, wojowników i tak dalej, dużo tego jest. W top 10 mamy w sumie tylko jedną klasę, która nie jest na siłę, czyli tutaj jest ten Simon Sun na inteligencję, więc generalnie ta siła o wiele bardziej się przyda aniżeli HP, no ale i tak bardziej tutaj na razie rozwijam pod kątem takim generalnym, nie PvP, więc tak to wygląda. Dobra, lecimy do karuzeli z idolami, no i mamy Spieletrenda. Spieletrend to jest mag, no i tutaj no sprawa jest dość prosta. Jeżeli tego maga by się nie udało złożyć tam powiedzmy w 100 grzybków, no to raczej się go w ogóle nie uda złożyć, no bo tutaj magowie padają szybko, ile jest na to opcja, no ale tu jak widzimy zostaje mu około połowy HP, przeważnie tam by jakieś 23 miliony, no jakby same kryty wskoczyły, tu by trzeba jakąś walkę taką bliską zobaczyć, wiecie, ja bym sobie chciał, tylko ja za szybko klikam, no a to 23 miliony chyba się po raz kolejny niestety nie trafi, tutaj 68, jakieś 64, no dobra, możemy tą w sumie zapisać, zobaczymy jak to z nim wygląda. Jeżeli o to chodzi, Spieletrend, oj, nie chciałem tego, chciałem to, no i zobaczmy, bo tak naprawdę no ten zadał kryta, Maguś tutaj niestety nie skrytował, Kunegunda skrytowała, no i jak to u nas wygląda, my walnęliśmy kryta, no i mu zostały 64 miliony, czy Maguś nawet jakby walnął kryta z dużego rozrzutu by go pokonał? Chyba nie, no tam znowu 26 milionów, chyba jeszcze niestety tych obrażeń brakuje, więc po prostu będziemy musieli się wstrzymać, jeszcze powiedzmy, że z 20 tutaj grzybków na niego poświęcimy, no ale tak jak mówię, no to jest mag, więc tutaj żadne bloki, żadne uniki nie pomogą, nie oszukamy go, także totalnie nie ma to sensu, no to jest właśnie to, że ciężko się na takiego wojownika przestawić, no bo tutaj jednak tym wojownikiem, no nie oszukujmy się, te lochy idą bardzo słabo, biorąc pod uwagę no tam ewentualnie paladyn, nie? Paladyn jeszcze jest troszeczkę słabszy w tych lochach, no ale tutaj to musimy się zdecydowanie tylko i wyłącznie zdawać na to, co tam Kunegunda zrobi, ewentualnie jakieś nasze bloki, no ale to wiadomo, jest 25% szans i pokonaliśmy swoją drogą Valar Aukara. To jest paladyn, o ile się nie mylę, no i tutaj na sam koniec odcinka sobie to wszystko oczywiście obejrzymy. Tu mam jeszcze w ogóle jakieś stare rzeczy pozapisywane, to już je wszystkie oglądaliśmy, więc bez problemu mogę je odznaczyć. No i dobra, lecimy dalej, mamy Uruka Urksiego, ale zanim ten Uruk, to tutaj mamy jakiś pierścionek, on jest na siłę plus 9 zaledwie, więc nie ma sensu to totalnie podmieniać, zmieniamy sobie wygląd i robimy rozmontowanie, też zepsułem, w sumie miałem na myśli, że sobie będę klikał na tym berserku, a dzisiaj jednak stwierdziłem, że wojownika spróbujemy, no i niestety chcąc nie chcąc tutaj nie mam tych rozmontowań, więc to może być troszeczkę problematyczne, no ale też nie wiem ile mi tych loków padnie, nie? Jeżeli mi padnie jakoś w miarę dużo, no to słabo, w sensie z jednej strony słabo, z drugiej spoko, no ale jeżeli mi padnie mało, no to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeżeli chodzi o generalnie Shakesa, to dzisiaj jest 1 września, więc w gierce zaczęła się jesień. Zaczęła się jesień, jeżeli ktoś o tym nie wie, więc oczywiście możecie sobie od dzisiaj tak naprawdę łapać jesienne pupile. Do czego zachęcam, bo w każdym żywiole jest tam jeden jesienny pupil, wiadomo, że to daje dodatkowe statystyki i tak dalej, więc no tak jak mówię, zachęcam do tego, żebyście sobie te pupilki połapali. Wiadomo, że tam zima się chyba zaczyna od grudnia, o ile się nie mylę w Shakesie, nie mam pewności, to jakby nie bierzcie tego jako pewnik, ale tak mi się wydaje, że właśnie wrzesień, październik, listopad to jest jesień, a od grudnia do tam bodajże lutego to jest zima, więc no 3 miesiące macie na złapanie tych pupili, więc nawet jak dopiero zaczynacie czy coś takiego, to bez problemu sobie te pupilki połapiecie, no ale mimo wszystko zachęcam, żeby to zrobić jak najszybciej, no bo tak jak mówię, to są dodatkowe statystyki, na pewno to wam pomoże w lochach. Ja oczywiście na każdym koncie już te jesienne pupile mam połapane, oprócz W50, na którym już sobie złapałem za dnia, tam chyba macie dwa pupile, tu jeszcze też na niego 40 grzybów, bo ja wiem, że ten Uruk Urksi to jest potężny wojownik, więc to jest raczej blokada, nawet tutaj ciężko jakimiś berserkami czy tego typu klasami go robić, a co dopiero wojownikiem, także jeszcze powiedzmy z 10 grzybków na niego i lecimy dalej, no i tak jak mówię, z tego co właśnie polecam wam po prostu zrobić, no to złapać te pupilki jak najszybciej. I teraz tak, jeżeli chodzi o jesienne pupile, to bodajże w mroku to jest ten zmurszały las, tutaj macie propolis, tą rozgwiazdę, tutaj macie jeszcze tego kipansa, no i macie również jesienną noc. I ja sobie właśnie, jeżeli chodzi o jesienną noc, gdzie to jest? Nie pamiętam, o tutaj macie ogniokrzewa, to jest jesienna noc i w wodzie to jest bodajże też nie pamiętam, który to był, o tutaj macie małżona, kraina erogenii, więc polecam sobie te pupilki połapać, tak jak mówię, no jesienne dni, no to po prostu w ciągu dnia w grze, natomiast jesienna noc, no to po prostu nocą. No i tak jak mówię, na W50 ja już sobie połapałem te pupilki
po prostu te, które są za dnia, no i dzisiaj wieczorem sobie połapę te z nocy i już będę miał to z głowy. Ja raczej lubię takie rzeczy robić od razu niemalże, żeby po prostu, no wiecie, później nie zapomnieć albo coś, mimo że na to są 3 miesiące, więc tak naprawdę nawet robiąc awkę, przypadkiem te pupile pewnie niektórym wypadną, nawet jak o nich zapomną, ale mimo wszystko warto to zrobić. Odnośnie takich nowości jeszcze związanych z gromy, to wam mogę w sumie powiedzieć, że zapowiada się jakiś loch nowy, który ma być dostępny od 300 poziomu i będzie to taki zwykły loch. Już dawno nie mieliśmy takiego zwykłego lochu. Tu w ogóle te syreny, ja wiem, że one są ciężkie, ale zobaczcie, że co chwilę im zostaje tam z tych 3 prawie miliardów HP zostaje im po 500 milionów, więc może jak jakieś szczęście to się uda, ale na nich też nie za dużo grzybów tu będziemy marnować, bo no i tak to nie jest za wiele expa, nie? Chociaż dobilibyśmy level, nie? Bo tam do levela no to nam bardzo malutko brakuje, ale tak jak mówię, z tego co słyszałem o jakichś nowościach, no to ma być po prostu nowy loszek, taki zwykły, jak je teraz właśnie klikamy, nie legendarny, także spoko, bo tak naprawdę, o ile się nie mylę, to chyba już no dość długo, nie? Odkąd te legendarne lochy zaczęli robić, to chyba takich zwykłych praktycznie do gry nie dodawali. Mogę się mylić. 13 piętro to był chyba ostatni loch dodany do gry, w sensie te 10 nowych przeciwników, bo wcześniej było 10, teraz mamy 20. No i o ile się nie mylę, to 13 piętro było dodane na urodziny chyba w tamtym roku. Jak mnie pamięć nie myli, bo ja pamiętam, że nagrywałem z Berserka i tak dalej. No i chyba od tamtej pory cisza, nie? Od tamtej pory był ten legendarny loch i generalnie żadnych innych, więc spoko dla takich wysokopoziomowych postaci, no to zawsze tam darmowy exp, zwłaszcza tutaj jeżeli chodzi o strefę światła, bo strefa mroku pewnie standardowo nie będzie jakaś prosta, no ale generalnie git, nie? Generalnie fajnie, że coś tam nareszcie się pojawi oprócz tego legendarnego lochu i to ma być bodajże w kolejnej aktualizacji. Wydaje mi się, że po prostu kolejną aktualizacją to będzie Oktoberfest. Oktoberfest to jest chyba początek października, więc jeszcze plus minus miesiąc, no i ten nowy loszek nam się pojawi. Także to również taka nowość, jeżeli chodzi o tą grę. Dobra, mamy tego dwójkę wybrańców, no i Rona. To jest mag, co ciekawe, i myślałem szczerze, że on padnie. No a tutaj zobaczcie, że jednak mimo wszystko daje się tutaj we znaki. Zazwyczaj ci magowie no to taki dość prosty target, ale no niestety nie wojownikiem, bo tutaj no sami widzicie, że mimo że mu zbijamy dość często fajną ilość HP, no to mimo wszystko nie jest tam jakieś bardzo, bardzo łatwe, nie, do pokonania go. Tak jak mówię, no tutaj berserkiem to jest generalnie spacerek, natomiast no takim wojownikiem to wcale nie jest takie proste, no i w sumie szkoda, bo póki co pokonaliśmy zaledwie jeden loszek, to nie jest jakieś tam wybitne osiągnięcie, nie oszukujmy się, no ale tutaj widać, no jeżeli nie ma opcji na pokonanie, no to po prostu nie ma. Jeżeli maga mamy ubić, to go prędzej czy później ubijemy, bo ci magowie, no to wystarczy, żeby każdy dał kryta, nie? I my, i nasi pachołkowie, i ten mag po prostu leży. Natomiast no jeżeli chodzi o takie długie klikanie i on nie pada, no to po prostu znaczy, że jeszcze nie mamy wystarczająco obrażeń, żeby go po prostu pokonać. Zobaczmy w ogóle, jak on tutaj bije. On chyba nie bije jakoś wcale dużo, no właśnie, no to tutaj w sumie to nie jest takie jak na przykład tam w karuzeli z idolami, bo tutaj zmiennych jest sporo, no ale mimo wszystko i tak, no nie da się go pokonać, więc raczej nie ma opcji. Jeszcze go tu delikatnie poklikamy i lecimy dalej. No słabo, nie? Ale zobaczcie, że generalnie się tutaj blokujemy głównie na magach, więc no tak to po prostu wygląda, że ta strefa mroku jest, jeżeli chodzi o magów, ciężka, bo nie dość, że mają oni dużo HP, no to jeszcze dużo biją. No ale no tak to jest niestety dla wojownika. Dobra, 4 lochy póki co za nami, póki co tylko jeden pokonany, więc słabiutko. Tu mamy Odyna. Tu mamy chłopięcego Briana, czy tam Brina, czy nigdy nie wiem jak to się czyta, zawsze mnie poprawiacie w komentarzu. No i okej, zacznijmy od tego Odyna. Pierwsza próba bardzo fajna, no i dokładnie, zobaczcie, Odyn, który był blokadą na wielu, wielu kontach, bo to jest strasznie mocny wojownik, tutaj nam dość szybko klęknął. No i niestety nie mamy już rozmontowania, więc w sumie no te 2 itemki muszę wyrzucić, trudno, i najwyżej rozmontujemy to jutro. Jeszcze dzisiaj nie wrzucałem nic do kibla, mogę w sumie wrzucić tak naprawdę byle co, nawet niech będzie to, i to sobie też weźmiemy tu i cyk, i to już będzie na jutro do rozmontowania odłożone. Chociaż w sumie ta broń, no nie, no rozrzut jest słaby, jak to wygląda, 55, ej, to ona jest niezła, tylko że no ten rozrzucik jest dość słaby, nie, ale my tu mamy sporo broni, to jeszcze pewnie coś tam fajnego nam poleci, ale na razie niech ona będzie z boku, na razie nie wymieniam, nie ma co. No i dobra, lecimy dalej, mamy Lokiego, którego nawet na naszym berserku nie pokonaliśmy, przynajmniej na razie, więc no chyba tutaj w ogóle klikanie go
mija się totalnie z celem. Teraz nam zostały tylko dwa lochy, może zacznijmy od tego 13 piętra. On chyba nie jest jakiś ciężki do pokonania, w sensie no to jest znowu ta mechanika, która mamy, z którą mamy do czynienia w ostatnich lochach, czyli standardowo mało HP, ale za to dużo biją ci przeciwnicy, no ale to jest wojownik, więc jakby tutaj jakieś uniki Kunegundy albo coś takiego, no to może i faktycznie by się udało go pokonać, a jeżeli nie, no to trudno, to jeszcze pójdziemy do tego Brina całego. To jest właśnie też ciekawe, że w strefie światła jak pokonamy jakiegoś tam wojownika, no to później sobie liczymy, w sensie w Westerosie na przykład, to sobie później liczymy, że będzie jakiś zwiadowca albo mag, bo ich również łatwo pokonamy i w strefie światła faktycznie tak to było, tak to wyglądało, natomiast no w strefie mroku, jeżeli będzie kolejny na przykład w tym Westerosie jako mag, no to raczej z nim już tak łatwo nie będzie, więc no tutaj wcale to nie wygląda tak łatwo, jeżeli chodzi o strefę mroku, troszeczkę te, można powiedzieć, założenia się zmieniają, no ale to nic, dobra, no tego hakera Jana zobaczcie, że no tam jakaś bliska próba, pierwszy raz chyba odkąd go klikamy była, ale generalnie też to nie chce jakoś łatwo padać, nie? Szczerze myślałem, że no chociaż 4-5 lochów mi padnie w tym na tym wojowniku, no ale póki co zaledwie 2 i to tak naprawdę tyle, więc no szału nie ma. Tu jeszcze go poklikamy, powiedzmy ze 100 grzybków na niego wydamy, 100 prób około mniej więcej, no bo liczę na tą Kunegundę, nie? Liczę tutaj na jakieś bloki z naszej strony i może faktycznie coś tam by się udało zrobić, no a jeżeli nie, no to lecimy do ostatniego lochu na dzisiaj, czyli do tego chłopięcego Briana. No póki co przeciwnicy, którzy byli na siłę, czyli tamten Paladyn, teraz ten Odyn, no i ten Brian może, który jest wojownikiem, może nam jakoś łatwo padną, przynajmniej mam taką nadzieję, że się uda. No a jeżeli nie, no to trudno, to będziemy po prostu musieli się pogodzić z tym, że zaledwie w tym odcinku 2 poskładaliśmy, ale i tak, no wiecie, no to już jest taki level, wy mnie właśnie prosicie o te lochy z innych postaci i tak dalej, no a sami widzicie, jak to tutaj niestety wygląda, że tych lochów tak wcale łatwo nie idzie nam pokonać. No i dobra, na sam koniec chłopięcy Brian, 520 level, zobaczmy, jak to tu wygląda. U Odyna praktycznie od razu jakieś tam były bliskie próby, tutaj jak widzimy póki co, no nie możemy mu zbić nawet do połowy, co jest w sumie dość smutną sprawą, no ale co zrobić, ale poklikamy go, powiedzmy tutaj na niego z 200-300 prób, zobaczymy jak to wygląda, uda się to się uda, nie to nie, obejrzymy te walki, no i po prostu zakończymy ten odcinek, no bo tak jak mówię, no to już jest taki etap, gdzie wcale to nie będzie takie proste. Teraz następny jakiś tam większy progres to będzie, podejrzewam, po legendarnym lochu, gdzie tam sobie wymienimy u siebie cały secik, u pachołków wymienimy, powiedzmy, no przynajmniej tam część, nie? Głównie tutaj o bronię chodzi, żeby im powymieniać, no i wtedy dopiero myślę, że faktycznie coś będziemy mogli w tych lochach ruszyć. Nawet te gemy legendarne, które wymienialiśmy, nawet to nam nie pomogło, żeby ich tutaj pokonać, no bo sami widzicie, że no nie wygląda to za dobrze, nie? Myślałem, że chociaż ten Brian nam padnie, 16 to jest chyba i tak wojownik, więc pewnie na nim też byśmy się zablokowali, no ale tutaj 3 lochy pokonane, a 2, no to już to zawsze lepiej brzmi, no nie? No ale dobra, powiedzmy, że jeszcze na niego tak ze 150 prób i tyle. No jakby tutaj Kunegunda odwaliła jakąś fajną robotę czy coś, no to byłoby mi na pewno bardzo, bardzo miło. No ale dzisiaj chyba Kunegunda również nie jest za bardzo w formie, no bo na żadnym tym, na tym 13 piętrze również się nie udało niestety nic zrobić. No to jest to, to są właśnie lochy tym wojownikiem. Na tym levelu nawet berserkiem dało się wejść i jakiś tam program fajniejszy zrobić. No a tutaj wojownikiem, no to sami widzicie jak to wygląda, ale przynajmniej sam siebie przekonałem, że jednak nie ma tutaj w ogóle co klikać ani nic, no bo teraz po prostu cierpliwie, codziennie awka, lecimy pod tego golda i tak dalej i sobie po prostu klikamy te lochy dopiero po tym legendarnym lochu, który tak jak mówiłem prawdopodobnie będzie właśnie tam jakoś w okolicach Halloween, może nie, chyba wcześniej on będzie, chyba będzie w okolicach Oktoberfestu tak samo, więc po prostu tak to wygląda. Dobra, jeszcze z 20 prób na niego poklikamy, no ale tu żadnej chyba bliskiej próby nie było z tym Brianem, nie? Nie wiem, tak nie zwracałem uwagi, bo się rozgadałem, ale chyba sami jak oglądaliście, to mogliście zauważyć, że w ogóle mamy problem, żeby mu ponad połowę zbić tego HP, a co dopiero tutaj, żeby jakaś próba była bliska. No ale dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No jak widzicie, lożki wyglądają w sposób następujący, że no niestety za bardzo tutaj nie dajemy rady nic jeszcze zrobić, no ale to nic, obejrzymy jak pokonaliśmy tych dwóch, czyli tego Valaraukara i tego Odyna. Zobaczmy, Valaraukar to jest Paladyn, jak widzicie jego pierwszy hit to jest po prostu Fireball, tylko to wygląda jakby on bił z miecza. No i tak, Barbar mu nie zrobił praktycznie nic, Maguś to w ogóle fajny krytyk, 101 milionów, teraz 32, no ale też mu za wiele nie zrobił. No i zobaczmy tą Kunegundę.
Okej, okay, no to Kunegunda tutaj się popisała faktycznie, nawet nie musieliśmy walczyć jak sami widzicie. No i to jest właśnie to, że my jesteśmy tak useless tym wojownikiem w tych lochach, że no nawet jak walczymy, to za wiele nie zrobimy, więc jak już tutaj musimy jakiś loch pokonać właśnie na jakiegoś zwiadowcę albo wojownika, no to głównie Kunegunda bierze sprawy w swoje ręce. No ale zobaczcie sami, możemy w sumie obejrzeć sobie jeszcze raz. No pierwszego nie zrobił uniku, bo to jest, jak sami wiecie, to co mówiłem, że to jest Fireball. Natomiast ile ona tutaj musiała uników zrobić, ona już jest w tym momencie na hita. No i zobaczcie, ona mu zbija tak dużą ilość HP. No to jest właśnie to RNG, nie? Że tutaj się udaje nieraz taka próba. To jest praktycznie próba 1 na 1000, powiedzmy. No ale Grunrze się udała, no i tego Valaraukara udało nam się pokonać. Ja tych lochów w ogóle nie sprawdzam kalkulatorem. Ja tutaj na tym etapie to już wolę sobie samemu po prostu poklikać trochę grzybków, zmarnować i zobaczyć, czy mam jakieś bliskie próby, czy nie mam. Jak mam, no to wiadomo, że padnie prędzej czy później. Jak nie mam, no to wiadomo, że raczej będzie ciężko, więc kalkulatora na tak wysokim poziomie nie używam. No ale okej, okay. Valaraukar pokonany w taki sposób. No i teraz tak, o tutaj zobaczcie, Barbar zrobił fajną ilość. Jeżeli chodzi o Magusia, no to też można powiedzieć, że coś tam zrobił. 662 miliony, no i Kunegunda po raz kolejny zbiła tam około 350 milionów, więc również bardzo dużo. Tym razem my musieliśmy walczyć, no ale zobaczmy, że on nas tutaj nawet krytami za wiele nie bije. To jest, można powiedzieć, walka takich dwóch czołgów. Oboje mamy dość dużo HP, oboje powiedzmy, że nie za dużo bijemy. Tu zobaczcie, hitek za 9 milionów, 14, także no tak to wygląda, ale za to krytyk 55 i teraz 69, no i również udało się go pokonać, więc chociaż w tym lochu udało nam się cokolwiek pokazać tym naszym wojownikiem. Ale dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Kolejne lochy na wojowniku już, tak jak mówiłem, na 100% po legendarnym lochu, no bo nic tutaj za, no sami widzieliście, że za wiele tutaj nie ruszymy. Może jakbyśmy wydali po 1000 grzyba na loch, to jeszcze by tam padło jakieś 13 piętra albo to ten Esteros, no ale to się raczej mija z celem, biorąc pod uwagę, że żeby wbić level, no to takich lochów musimy zrobić aż 5. To by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, o subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu w opisie. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!